Dzień dobry Nordic Walkerzy, witam Was na moim kanale i zapraszam na kolejny trening. Trening po długiej przerwie, na którą złożyły się dwie rzeczy. Jedna przyjemna, druga mniej przyjemna. Przyjemna to taka, że postanowiłem, że wznowię książkę i po ostatnim filmie, który nagrałem, to był ten z przysiadami, postanowiłem, że książka, która była wydana w 2014 roku, musi zostać odświeżona. Bardzo często do mnie piszecie albo dzwonicie i pytacie, czy jeszcze jest gdzieś dostępna, za co bardzo Wam dziękuję. To jest bardzo miłe, że po tylu latach jeszcze o to pytacie, więc motywowany Waszymi komentarzami, pytaniami stwierdziłem, że czas, aby znów się tym zająć i praktycznie całe lato, jesień i jeszcze cały czas teraz trwają prace, całe lato biegałem w różnych fajnych miejscach z fotografem i robiliśmy fajne zdjęcia w przepięknych miejscach, kupę zabawy przy tym było, świetnych treningów, wysiłków, po prostu super, także mam nadzieję, że to też będzie widoczne na zdjęciach. Mnie się podobają, mam nadzieję, że taki będzie również wasz odzew, ale muszę Was prosić jeszcze o cierpliwość, bo nie jest łatwo to wszystko poskładać, więc myślę, że najwcześniej na wiosnę, tak żeby wejść w nowy wiosenny sezon z kijami, to tak będę celował, żeby ta książka się pojawiła. Mam nadzieję co jakiś czas Was informować o tym, jak prace postępują. Oprócz tego, że robiliśmy zdjęcia, to książka będzie też połączona z filmami, więc tym bardziej jest jeszcze sporo filmików, które nagrałem i które właśnie powodowały, że nie było czasu na nagrywanie bieżących filmów, więc to tym bardziej spowodowało, że tego czasu na bieżące filmiki nie było. I to jest ta przyjemna rzecz. Natomiast ta mniej przyjemna rzecz, to moi drodzy, 2 miesiące temu, mija teraz 8 tygodni, od kiedy to stary gość wybrał się na mecz koszykówki, pierwszy raz po 15 latach, pograł chłop pół godziny i zerwał ścięgno Achillesa. Więc no nie było to fajne. Chodzenie ze zerwanym ścięgnem Achillesa, uwierzcie mi, nie należy do łatwych. Więc dzisiaj jestem na kijach. Pierwszy raz od 8 tygodni. Jeszcze do końca nie jest to pełna sprawność. Lewa noga, mięśnie łydki, lewej nogi przykurczone. Muszę jeszcze uważać, żeby... Bo to się wszystko goi, więc żebym tego nie naderwał. Więc dzisiejszy trening dedykuję wszystkim tym, którzy wracają do treningów po dłuższej przerwie lub po kontuzji.
rozgrzewka zrobiona. Aha, chciałem wam powiedzieć jeszcze, bo dzisiaj mam bardzo fajne kije. Kije, których jeszcze nie ma w sprzedaży, ponieważ jest to najnowszy model Fizana, który pojawi się dopiero w przyszłym roku. W sumie już niedługo, no bo mamy grudzień. Ale podejrzewam, że to będzie gdzieś pewnie najwcześniej wiosna. W każdym razie to jest model, nazywa się Impulse. No i jak pewnie widzicie, to co je wyróżnia, to wygięta lekko do przodu rękojeść. I taką wygiętą rękojeść będzie miało kilka modeli. No i zaraz zobaczę, jak to się sprawdza w praktyce. No nie ukrywam, że już leciutko próbowałem i podoba mi się to, ale dzisiaj jeszcze raz się z tym przejdę i może jeszcze parę słów na koniec o tym powiem. Dzisiejszy trening, tak jak mówiłem, taki bardzo lekki. Sposób mojego chodzenia będzie daleko odbiegający od poprawnego, ale w podstawowym zakresie myślę, że dam radę się trochę poruszać. Raczej zakładam, że maksymalnie pół godziny do 40 minut sobie pochodzę. No i chciałbym zrobić sobie dwa ćwiczenia takie ogólno usprawniające. Zaraz wymyślę, co to będzie. Piętnaście minut marszu zrobione, czas na ćwiczenia. To co czuję, że muszę wzmocnić, to mięśnie pośladków, mięśnie ud i mięśnie grzbietu. Także trzy takie ćwiczenia spróbujemy zrobić w dwóch seriach. Już pokazuję. Jednym z fajniejszych ćwiczeń na mięśnie pośladków, jakie możemy wykonać, jest unoszenie nogi do tyłu. Na każdą nogę po 30 powtórzeń, unoszenie dosyć szybko, opuszczanie wolniej, tak żeby przeciwdziałać sile ciężkości. 30 na każdą nogę. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Opuszczając nogę, zatrzymaj przy drugiej nodze. Przy nodze stojącej opuszczamy powoli, żeby przeciwdziałać sile ciężkości. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Druga noga to samo, 30 powtórzeń. To jest ta moja poszkodowana noga. Lecimy. Raz, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, jeszcze 20. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jeszcze 10. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, jest, 10 zrobione. Kolejne ćwiczenie, które świetnie wzmacnia nogi, to przysiad. Wykonajmy 30 przysiad.
wypadałoby zrobić coś jeszcze na mięśnie pleców. To ćwiczenie polegające na unoszeniu ramion bokiem po to, by ściągnąć łopatki do tyłu jak najbliżej siebie, wykonuj w dwóch zakresach. W jednym pełnym, dużym zakresie, a drugie w mniejszych, szybkich takich spięciach. Chodzi tu o wzmocnienie mięśni, które na co dzień w pozycji siedzącej są narażone na zbędne rozciąganie. Ilość powtórzeń duża. Zrób tak naprawdę tyle, ile możesz. Za chwilę 15 minut marszu i jeszcze raz powtórzymy tę serię ćwiczeń. Drugą serię ćwiczeń spróbujcie wykonać bez przerwy. 30 unoszeń na każdą nogę, na mięśnie pośladków, 30 przysiadów i do oporu 5 na mięśnie grzbietu. I ostatnie 10, 15 minut spokojnym marszem do końca. O, jak dobrze pochodzić troszeczkę. Bardzo fajnie mi się dzisiaj chodziło z tymi nowymi kijami od Fizana. Te rękojeści bardzo dobrze leżą w rękach. Bardzo fajnie się z tym chodzi. Nie wiem, czy jest to lepsze od rękojeści, które są standardowo wyprostowane. Natomiast na pewno to nie przeszkadza, ale czy w jakiś sposób wpływa na to, że chodzi się lepiej, to aż tak bym nie powiedział. Bardzo lubię też proste kije i z prostymi kijami też się chodzi świetnie, aczkolwiek te naprawdę też się świetnie spisują i na pewno to nie przeszkadza. Także komuś tylko to się podoba, to jak najbardziej polecam. Leży to naprawdę dobrze w dłoni, dobrze się odpycha, same w ogóle te kije, ten impuls, czekajmy aż się pojawią. Jest to jakby kontynuacja modelu Pro Carbon, który od wielu lat już funkcjonuje, działa i świetnie się spisuje. Są to kije, które przyzwyczaiły nas do tego, że jako
kije z regulacją wysokości są jednymi z najbardziej sztywnych i stabilnych kijów. One nie mają tutaj tego zakresu regulacji w dużym zakresie, bo to jest raptem może, tu mamy 130, a tu maksymalnie do 115, to jest jakieś te 15 cm regulacji. Zobaczymy, jak ostatecznie one wyjdą, już się pokażą, czy to będzie tak samo. Tu nigdzie nie ma, jest zapisane, słuchajcie, od 117 do 130. Od 117 do 130. No czyli tak, od wzrostu 1,70 m do 1,90 m można z tymi kijami chodzić. Zobaczymy, czy będzie opcja, która się będzie rozkładała też na przykład od 105 m. Wiesz, muszę o to zapytać, bo nie wiem. Albo spojrzę w katalog. W każdym razie wszystko to, do czego Fizan nas przyzwyczaił w tych kijach, działa świetnie. Bardzo fajne paski mocujące dłoń do kija, bezproblemowe wypinanie. Ta rękojeść bardzo wygodnie leży w dłoni i to na pewno na duży plus. Całość kija jako konstrukcji, wagi, stabilności. Ja czułem się, jakbym chodził z kijem o wysokości stałej, w którym nie ma żadnej regulacji. No i te groty ostre do wbijania w podłoże, to w kijach robi też świetną robotę. Także czekajmy na kije Fizan Impulse, bo bardzo fajnie się zapowiadają. Bardzo dziękuję Wam za dzisiejszy trening. Jeszcze raz uważajcie na siebie, i to w kontekście kontuzji, i w kontekście szalejącego COVID-a. Mam nadzieję, że dzisiejszy trening Wam się podobał. Jeśli tak, kliknijcie kciuka w górę, zasubskrybujcie kanał. No i do zobaczenia już, mam nadzieję, szybciej.